Amerykańska wojna domowa, czyli wojna, w której ledwo 69-tysięczna armia Konfederatów stanie naprzeciw 330-tysięcznej armii Stanów Zjednoczonych. Czy Konfederaci mają szansę w tej wojnie? No, jeżeli tak, no to zobaczycie. Dzisiejszy odcinek powstał na modyfikacji Extended Timeline. Jeżeli pamiętałem, to link macie w opisie. Jest to jedna z moich ulubionych modyfikacji, no ale oczywiście ma też swoje problemy. W komentarzu do tego filmu przypiąłem informacje, co dalej z Papalsajtem, co ze streamami na kanale i wiele innych rzeczy. Warto przeczytać. Zaczynamy od zakładki amerykańskiej wojny domowej 1861 roku. Dla zainteresowanych, jak widzicie, tutaj rozpoczynamy od 58 roku aż do czasów współczesnych, więc jest sporo zabawy. Zacznijmy może od porównania naszych dwóch krajów, które tutaj stają naprzeciw siebie. Na początku skonfederowane Stany Południowe mają lepsze jakościowe wojsko, co też miało tutaj swoje odzwierciedlenie historyczne, bo rzeczywiście Armia Południa na początku miała znacznie lepiej wyposażone wojsko od Stanów Północnych oraz miało liczniejsze wojsko, ale niestety nie przejawia się to ni w cholerę w tym modzie, który podobno został zbalansowany, ale chyba nie na tej zakładce. Tutaj dość śmieszna ciekawostka, ponieważ ja ten scenariusz już ogrywałem gdzieś mniej więcej 2 lata temu i jak widać mieliśmy dwukrotnie większe wojsko, jak i dwukrotnie więcej zarabialiśmy niż obecnie. Troszeczkę Stany Skonfederowane zostały znerfione, ale spokojnie, może damy radę. Zarobki również mamy dużo gorsze od Stanów Zjednoczonych, co też nijak się ma do realiów historycznych. Bo na początku wojny jeszcze Stany Południowe dość sporo zarabiały z eksportu bawełny i były to porównywalne liczby do tego, co północ zarabiała na przemyśle. Zresztą ten cały przemysł północy nie był aż tak dobry, jak o tym się powszechnie uważa. Propaganda amerykańska jednak do dzisiaj robi swoje i to południe wychodzi na to dużo gorsze i takie szatańskie. Więc tutaj znowu mamy do czynienia z tym, że ten kraj zarabia znacznie więcej od nas, a tak nie powinno być. Zresztą widać już też po tabeli Great Powerów, że coś tutaj jest nie tak. 1868 punktów developmentu Stany Zjednoczone, a ledwie 464 mają punktów developmentu Stany Południowe. Do tego jesteśmy zacofani w instytucjach. Na naszych terytoriach, no, żeby było oczywiście historycznie, nie posiadamy żadnych plantacji, na których pracuje tutaj dobrowolna siła robocza, no ale żadnych plantacji nie ma, więc nic takiego tutaj nie miało przecież miejsca. Podsumowując, mamy 5 razy mniejszy development, mamy 4 razy mniejszy income oraz 5-6 razy mniejszą armię. Czy jesteśmy w stanie to wygrać? Zobaczymy. Easy. Oczywiście nie można tutaj powiedzieć, że to południe było tymi złymi, chociaż teraz tak się uważa, że to południe było za niewolnictwem, a północ była za zniesieniem niewolnictwa. I mniej więcej tak też było, ale nie do końca. Przykład tego jest taki, że Robert Lee, który posiadał plantacje, na których pracowali niewolnicy, długo przed wybuchem tej wojny wszystkich uwolnił. I tak był to główny dowódca wojskowy Konfederatów po jakimś czasie. A przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych, który był po Abrahamie Lincolnie, czyli generał Grant, posiadał również sporo niewolników, których nawet nie uwolnił po zakończeniu tej wojny. Zresztą sam Ulysses Grant twierdził, że gdyby to była wojna o zniesienie niewolnictwa, walczyłby po drugiej stronie. Tak naprawdę była to wojna o to, żeby zachować jedność Stanów Zjednoczonych i jest kilka naprawdę dobrych materiałów na ten temat. Dla porównania, to jest tak jakby dzisiaj Wielka Brytania miała wojnę z Unią Europejską o to, żeby Unia Europejska się nie rozpadła. Coś w tym deseń, że nie ma dobrowolnego wyjścia, tylko poprzez wojnę. Mimo iż Stany Południowe miały prawo odłączyć się od Stanów Północnych. Co też zrobiły, no ale zakończyło się to usilną blokadą morską Stanów Północnych wobec Konfederatów, no i jakby to powiedzieć, bardzo dużymi obostrzeniami, które no musiały doprowadzić do wojny.
mimo iż za początek całego tego konfliktu uważa się właśnie atak konfederatów na jakiś tam fort. No ale ja historykiem nie jestem, tylko po prostu mnie to śmieszy, jak od momentu 1861 roku w zasadzie propaganda Ameryki w ogóle się nie zmieniła. Zawsze jest walka o czyjąś wolność. No ale nie jesteśmy tu od kwestii politycznych, bierzemy się za robotę. Ogólnie wojska nasze tutaj z kawalerii jak najbardziej wycofujemy jak najszybciej. Będziemy je zaraz rozwiązywali, ponieważ tutaj są wojska przy granicy, no to nie możemy ich rozwiązać od razu bezpośrednio. To tak samo robimy tutaj z tymi wojskami na północy. Przyspieszenie i za linię fortów, W sumie tutaj te wojska też trzeba na buciku, naokoło, żeby nas nie przechwyciły te wojska Amerykańców, i wysyłamy za linię fortów. Mamy jakieś wielkie tutaj reformy do zrobienia? No chyba niezbyt. Mamy tylko pierwszą reformę, że noble elite albo oligarchię wprowadzić. Szczerze mówiąc, żadna z tych mi nie pasuje, więc nie klikam tego. Nie musimy tego robić. Doradców, mamy doradcę od morali, bierzemy go jak najbardziej. Oraz oczywiście fokus na punkty militarne. Przyda się to nam. Na modzie Extended Timeline mamy możliwość pozbycia się na przykład jednego punktu naszego tutaj przywódcy, póki on rządzi, i brania następujących dodatkowych punktów do jakości wojska. I jest to super dla nas ważne, żeby to jednak zrobić. W politykach potrzebujemy po pierwsze pieniędzy, czyli Good Produce Modifier, żeby to mieć jak najbardziej trade efficiency, good produce modifier, żeby mieć jeszcze więcej pieniędzy kosztem punktów, i w zasadzie to chyba jeszcze możemy wziąć trade efficiency. Trudno, dwa punkty tracimy, no ale jest to konieczne. Tutaj bierzemy koniecznie trade steering, będzie nam to też tutaj wpływało na jakość handlu, a następnie tutaj potrzebujemy na pewno artylerii, manpower też nam się przyda, ale tylko na chwilę, i przydałoby nam się trade efficiency, no ale nie chcę tracić większej ilości punktów. Swoją drogą mamy też oddzielne, zobaczcie, całe tutaj drzewko dla Stanów Skonfederowanych, całą linię boczną, tutaj rozwój jakiejś kolei i kilka innych spraw. Tak samo mamy oddzielne drzewko Stanów Zjednoczonych, które jest inne od tego, co jest normalnie w grze. I w sumie nie daje tutaj to nic fajnego, w zasadzie dostajemy misje po kolei na wszystkie tutaj terytoria Stanów Zjednoczonych, gdzie dostajemy kory na to. Na początek biorę trochę pożyczek, ale tylko w zasadzie tyle, żeby tutaj zacząć już budować artylerię, która jest nam niezmiernie konieczna, żeby jak najszybciej mieć 40 jej tysięcy. A, zapomniałem, oczywiście palimy cały tutaj manpower, jaki mamy. W naszej stolicy, których no realnie nie mamy żadnych szans obronić, no ale mnie teraz bardzo zależy na czasie. Tutaj wszędzie odpalamy local defensiveness na tych prowincjach. To spowoduje, że zawsze bot będzie troszeczkę dłużej to oblegał, a mi na tym naprawdę obecnie zależy, żeby to robił jak najdłużej. Co prawda tutaj 3 dni mogą decydować o tym, że zbudujemy wystarczającą liczbę armat, ponieważ chcę bazować na tym, że no bot jest głupi. Co prawda ma 33 tysiące armat, ale rozrzuconych w kilkunastu armiach. No, a my musimy mieć to w jednej. Nie potrzebujemy w ogóle w naszej floty. To jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. Nie ma ona i tak szans z flotą Stanów Północnych. No, dyplomatów rozsyłamy do krajów ościennych oraz do robienia siatki szpiegowskiej na Stanach Zjednoczonych. No i w zasadzie wiele nam tu nie zostało. No, teraz musimy się wycofać za linię naszych fortów. Jeżeli się nam uda, no to wyjebiście. Jeżeli nam się nie uda, no to mamy trochę przekichane, ponieważ nam skasują wojska. Zobaczcie, już tutaj nasi przeciwnicy się ruszają w naszą stronę. Musimy się wycofać tutaj do Florydy i tutaj właśnie budować naszą armię, która może da radę Stanom Północnym. No dobra, nasz income troszeczkę się zwiększył i w tym momencie lecimy pod kapa pożyczek. I tutaj nie ma innej drogi. Robimy tak zwanego Dead War'a, czyli to jest wojna o wszystko, bo w zasadzie inaczej jej nie wygramy. I w tej wojnie albo wygramy, albo jest totalnie po nas. I w zasadzie tak, jeszcze tutaj zrekrutujemy w tym momencie armię najemne, ponieważ ich realnie potrzebujemy. Ale myślę, że te 3 najtańsze regimenty nam wystarczą, bo potrzebujemy no niedużo tej piechoty. W sumie tu już możemy spowolnić nasze wojsko, no a ci to jeszcze muszą nam dotrzeć. Kawalerię możemy już skasować, nie jest ona nam w ogóle potrzebna. Bierzemy kolejną misję, która daje nam znowu tutaj rozwinięcie do morali. Bardzo nam na tym zależy i w sumie możemy być obrońcą wiary protestanckiej, co daje nam też chyba dodatkowe morale 5%.
Ej, znowu coś jest nie tak z moimi tutaj handlarzami. Znikają, pojawiają się, co jest bardzo, bardzo dziwne. No i parę miesięcy później, dokładnie pół roku później, mamy minus 80% warscora oraz 144-tysięczną armię, która staje naprzeciwko 330-tysięcznej armii Stanów Zjednoczonych. No to co? Do dzieła, nie? Lecimy walczyć. Nasza pierwsza poważna bitwa będzie miała miejsce pod naszym fortem w Charleston, gdzie staniemy naprzeciwko wojsk unionistów i je totalnie anihilujemy, ponieważ nie mają armat, więc tutaj mamy mocną przewagę, ale jednocześnie należy pamiętać o tym, że nie możemy dopuścić do bitwy, w której oni będą mieli przewagę liczebną plus armaty, więc musimy znowu poczekać, żeby część wojska weszła na forty. W sumie mogłem spalić ten fort w Charleston, to mielibyśmy troszeczkę łatwiej tutaj. Ewentualnie możemy spróbować zrobić tutaj taki najazd na prowincję Augusta. Nie, tu są lasy, więc dostajemy minusy. No jakby walczyli z nami na wybrzeżu, byłoby lepiej. I znowu atakujemy ich pod Charles. Co prawda mają tutaj dużą przewagę, ale nie mają dowódcy żadnego, więc ponoszą bardzo duże straty podczas starcia z nami. Mam nadzieję, że ten dowódca nie zdąży dojść, bo inaczej przekichamy sobie w tej bitwie. Chociaż nie, no ładnie wygraliśmy, 30 tysięcy strat, nad 50, nie no, dużo, dużo więcej. Kolejna bitwa wygrana. Tak, wiem, że mam sporo kraju pod okupacją, ale nic z tym nie zrobimy. No jest to taka modyfikacja, gdzie tych fortów tutaj w zasadzie nie ma żadnych na mapie, więc większość kraju mamy pod okupacją w tym momencie. A to, co musimy robić, to tak naprawdę chodzenie i zniszczenie armii przeciwnika, póki możemy. Dopadliśmy tutaj pod Nashburgiem, o Nashville, kawalerię przeciwnika, totalnie ją anihilując. Jak widzicie, kawaleria totalnie nic nie znaczy w tej grze. I teraz kierujemy się na południe, gdzie dopadniemy armię pod właśnie dowództwem Ulyssesa Granta. No, chyba że znowu pod Charleston, już trzecia bitwa, dopadniemy ich wojska. No, jakoś przeciwnik lubi tutaj lecieć. No, a my teraz w sumie zmierzymy na północ, żeby odbić naszą stolicę oraz zająć Waszyngton. No, nasz inkom miesięczny powoduje, że naprawdę mamy bardzo, ale to bardzo mało czasu na wygranie tej wojny. Naszą stolicę raczej, no, też musimy zdobyć jak najszybciej. Potem od razu stolicę unionistów na północy, żeby nam warscore leciał, ponieważ naszym celem jest zdobycie Waszyngtonu. A potem, no, musimy kończyć tą wojnę. No i jesteśmy pod Waszyngtonem. Realnie chyba wojska Konfederacji nigdy nie doszły do Waszyngtonu, ponieważ zostały powstrzymane w bitwie pod Gettysburgiem. Zresztą to była bitwa, która, no, złamała kręgosłup armii Konfederacji. Już nigdy... No w zasadzie po tej bitwie armia Konfederacji stała się dużo, dużo słabsza od armii Północy i w zasadzie od tego momentu było wiadomo, że już ta wojna nie skończy się ich zwycięstwem, chociaż jeszcze do tego było daleko do zakończenia tej wojny. Przetrwała ona potem 3 lata. O my god, to najgorsze, co może tutaj być, to po prostu teraz odbicie tych wszystkich prowincji. Jak widzicie, komputer zawsze to zrobi lepiej od was, zajmując takie tutaj prowincje. No ale trudno, my musimy dorwać jego wojska. Chociaż tutaj są góry, więc niekorzystnie dla nas, no ale musimy dać sobie radę z tym. I tutaj znowu niekorzystnie bug, który polega na tym, że przeciwnik się wycofał. A my musimy go gdzieś tutaj dorwać. O, może dotrzemy tutaj pierwsi. Nie, czekajcie. Niech się zakłódkuje. Znowu armia Granta zgadza się. I spróbujemy go dorwać pod... Co to jest? Lumburg? Tak, zgadza się. I po co mi ta szybkość poruszania się? Po co mi ta szybkość poruszania się, skoro i tak nie jestem w stanie tutaj dotrzeć szybciej od armii Granta? Waszyngton mamy zdobyty. W najgorszym razie czeka nas White Peace. No ale musimy tak naprawdę teraz latać pomiędzy tymi liniami i czyścić wojska przeciwnika. Co za totalna anihilacja! Patrzcie, pod Nashville, nie Charlottesville, totalna anihilacja. Tego się nawet nie spodziewałem, więc nie nagrałem początku tej bitwy. I kolejna bitwa, w której mamy bardzo dużą przewagę i totalna kolejna anihilacja wojsk unionistów. Wspaniała sprawa. Dobra, aby lecimy oblegać nasze forty, bo zaraz stracimy całą Florydę. Za rozwinięcie wiary protestanckiej biorę morale. Serio, jestem przekonany, że morale dostały takiego boosta na tym patchu ostatnim, że tylko i wyłącznie je opłaca się nam robić. Przydałoby nam się teraz odłączyć tak naprawdę całą piechotę, którą tutaj mamy.
te 43 tysiące zrobić z tego osobnego stacha, który gdzieś tutaj wysyłamy i musimy odbić nasze terytoria, co powoduje, że jak my tutaj wyglądamy, trzeba to policzyć sobie i mam chyba za mało piechoty teraz, więc trzeba byłoby znowu dorekrutować, nie wiem, no tą 18 może i chyba też tak zrobię, bo inaczej będziemy mieli za mało piechoty, żeby tutaj walczyć z przeciwnikami. Ja rozsyłam moje wojska po naszych terytoriach, żeby je odbić w pierwszej kolejności. Wiem, że to troszeczkę ryzykuję, no ale... No muszę to zrobić, no. Możemy już infiltrować administrację Stanów Zjednoczonych, więc będziemy wiedzieli, gdzie mają wojska. No i trwa wielka rekrutacja, która zmierza gdzieś tutaj. Tak wygląda, jakby w tej prowincji rekrutowali, więc może my też tam będziemy za chwilę zmierzali. Chociaż widzę, że tutaj się ich główne armie wycofują. Nie, dobra. Lecimy tutaj, żeby ich dorwać. Buntowników na naszych terytoriach totalnie olewamy, przecież odbijają nam prowincje. Potem tylko wezmę, zaakceptuję albo ich zniszczę. Zobaczymy. Buntownikami możemy się zająć za jakiś czas. No ale wojna nie może już długo potrwać, tak czy siak. Docieramy pod Waszyngton, gdzie niestety on padł w wyniku, nie wiem, działań znowu chyba Ulyssesa Granta, no ale te armie tutaj są mega słabe, raczej nie mają z nami najmniejszych szans, zresztą Waszyngton też myślę, że zdobędziemy od razu, żeby to odbić. Bardzo mi zależy na tym, żeby tutaj był cały czas ticking war score na naszą korzyść, bardzo mi na tym zależy. Tutaj staram się podbijać te nasze prowincje, chociaż zauważyłem, że tracę dużo tej piechoty, co jest dość upierdliwe. No i tutaj może dojść do bitwy, która przesądzi o losach tej wojny. Chociaż my ją chyba już możemy zakończyć, przynajmniej biorąc War Reparation od Stanów Zjednoczonych. Raczej nic więcej tak czy siak tutaj realnie nie weźmiemy. No nie ma szans na to. Chociaż kto wie, mamy bardzo mało czasu, więc zegar nam tyka do bankruta. Chociaż może jeszcze na bankrucie byśmy byli w stanie powalczyć. No i ogólnie jak tak patrzę, to tutaj zaraz spadnie nam Waszyngton, za bardzo się wycofałem. Tutaj są te wojska, które znowu nam zajmują kolejne terytoria. Więc w zasadzie możemy tylko i wyłącznie zarządzać... War Operation. No i teraz co najważniejsze, mamy 7-letniego trusa ze Stanami Zjednoczonymi, czyli... Tak, bankrut. Wróćmy jednak do podsumowania tej wojny. Jak widzicie, my straciliśmy niecałe 100 tysięcy, a przeciwnik niecałe 440 tysięcy. Realnie szacuje się, że podczas tej wojny zginęło około 520 tysięcy żołnierzy łącznie z obu stron. Myślę, że dałem sobie dość nieźle radę, mimo iż była to dość ciężka wojna. Dajcie znać, czy sami podeszliście do tego scenariusza, a jeżeli chcecie zobaczyć, że buduję potęgę Stanów Skonfederowanych, no to napiszcie mi to w komentarzu, zostawcie lajka i może pojawi się drugi odcinek z tego. Dajcie znać w komentarzach.